Go, go, go! Blackout! Dobrze, Mati, dobrze. Dobrze słyszeć, że się, wiesz, pasjonujesz. No stary, dzisiaj mam dużo energii, bo blisko. Okazało się, że jednak będzie Diablo 2 Remastered na blisko, nie? Nie tak? Pytajcie, skąd wiem. Tak. Cool stuff, bro. Coś jest nie tak. Mam za mało FPS-ów. Patrz, bro. Ja też mam. Nie, podejrzewam, że mam za dużo rzeczy włączonych na kompie. Tym bym się winny doszukiwał. Rozumiem, że gówno mamy. No, mam jakiegoś Spitfire'a i Augera. Dobra, mam Nodoxa. Czekaj, czekaj. Ja chwilę AF, bo muszę zobaczyć, co mi tutaj zżera zasoby. Ja też zrobię to, co powinienem zrobić od razu. Kill the battlenet. Zalecamy przejście do oznaczonego bezpiecznego obszaru. To... Okej. No nie jest perfekcyjnie, ale już lepiej i tak niż w ogóle. Ile? Kurwa! To jest jakiś ziomek! Po drugiej stronie ulicy! Leżał. Musisz dać radę na tym. GG. Hopie. Tak się stresowałem, że aż go zabiłem. No i dobrze. Uwaga, leci zrzut zapasów. Co tam było? Ciśnij F12. Ciśnij F. Co to kurwa jest? Co się dzieje? A broń mi się zamieniła, dobra. Nie wiem, jakieś dziwne rzeczy się dzieją dzisiaj. Znaczy, nie ogarniam, co się dzieje w sumie. Przepraszam. Dzisiaj jakoś... Nie, tak, nie, nie nadążam po prostu, bo jakieś dziwne mi guziki wyskakują, nie? Pojawił mi się na środku ekran napis wciśnij F, żeby podnieść jakąś broń. Znaczy, wciśnij F i coś tam, nazwa broni. I tak nie skapnąłem się, że chodzi o to, że mogę ją podnieść. Dobra, miesza z tym jestem po prostu idiotą. Rzucę sensą darta na środek. Dwóch kolesi po drugiej stronie. Aha, widzę. Ja bym wziął tego KM-a. To bierz, bierz. Ej, jest, jest, jest na tym. Na piętrze tego białego budynku był. Wybiegł chyba gdzieś. Ogólnie mam awareness i... Są po lewej, na dachu po lewej. O, wyśmienicie. Tylko ty zostałeś. Kurwa, leżę i mam rękę podniesioną, nie mogę strzelać. Jezu! Ale ja rzuciłem w jego stronę flashbanga też, on nie dostał? Show me the kill cam. No była rozgrzewkowa. Cześć, Mikus. Dwa składniki na pizzę cię poproszę, ananas i salami. On się nie rzucił, bo dostałem flasha, jak wyrzucałem granat. Oh my god, no to nieźle. Okej, okay, no to tego się nie spodziewałem, nie? Myślałem, że wszyscy będziemy po prostu oślepieni na chwilę. A to takie buty. Czyli Diablo 4 jeszcze nie będzie? No wątpię. Wiesz, jak propsują wszędzie... Fuck. Zdążyłem akcję gubić. Jak...
Promują wszędzie trójkę, jakieś tam na to, no to trudno, żeby czwórkę puścili. Ciekawy jestem, jak będzie wyglądał remaster Diablo 2. Czy to będzie dokładnie to samo, tylko działające po prostu na nowych systemach, z wsparciem większym jakiegoś Battle.netu i jakimiś bugfixami? Czy na przykład przeniosą dwójkę na silnik trójki po prostu, albo coś? Nie, to ostatnio to odpada, myślę. Odpada? Wiesz co, to strzelam, że będzie wyglądać tak jak remaster StarCrafta. Czyli będzie mieć poprawione dźwięki i grafikę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czyli w sumie tak naprawdę... Wielkiej różnicy nam to w życiu nie zrobi. No nie, raczej nie. Znaczy my graliśmy do tego z Apexem w dwójkę. Zjebali ludzie, mieli hype na czwórkę, a oni tylko remaster. No w sumie jak mieli ludzie hype na czwórkę, to powinni szybko pierdolnąć tam czwórkę. Dobra, chłopaki, wpuszczamy, elo. Siedro? Okej. Ty masz streamka teraz? No. Streamujesz Call of Duty jednak? No cóż. Cóż mogę powiedzieć, no zjebany jestem. Nie, wiesz, ja szanuję, Matt. Szanuję, że jak coś powiesz, to tak jest. No bo miałem streamować od 16, no napisałeś Call of Duty, no kurde, i nie mogłem się zdecydować, komu odmówić, czy Call of Duty, znaczy czy tobie, czy streamowi, i w końcu nikomu nie odmówiłem. Nie, dwóch ziomków wylądowało tak by the way na dole. Okej. Jeden otwiera hangar. Nie mam broni dalej. Ja mam koszkę, więc... Średnie do walczenia, ale może... Coś tu zrobimy. Gdzie jestem, koleś? Ja się zastanawiam, czy ten kara mi zada jakieś obrażenia, kurwa, czy nie? Nie strzelasz? A, nie strzelasz. Nie, już nie żyję. Wykryto potencjalne zmniejszenie. Co robiłeś? Zalecamy przejście do oznaczonego bezpiecznego obszaru. Strzelałem się z typem z GKS-a. Jaki średni ten GKS? A, no. GKS tak 2 na 10 trochę. On drugi mi w plecy wjechał w międzyczasie i mnie zabił. O, tutaj jest. O, tu. Prawie. Drugi damy dalej. Jak przeglądałem Reddita, to w sumie do remastera 2 było dużo fajnych propozycji, jak chociażby zmiana balansu z opisami klas. Największy problem, tak z mojej perspektywy, po tym jak graliśmy z Rayboxem Diablo 2, to jest to, że te mechaniki są kurwa drewniane. I oni mogą poprawić grafikę, mogą poprawić dźwięki, ale dalej to walczenie i te animacje wszystkie są tak kurwa drewniane, że to... On tak średnio. Jeżeli zrobią to samo, co przy StarCraftie, czyli po prostu poprawią grafikę, bo tak chyba zrobili, dźwięki, no to tak średnio. Tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział. No nic. No ale... No i właśnie to jest... Suspekt nie widziałem. I to jest problematyczne dla nich, nie? W takiej sytuacji, bo to jest klasyk. I jak zmienią za dużo, to ludzie będą narzekać. Zmienią za mało, to inna grupa ludzi będzie narzekać. No zawsze ktoś będzie narzekać. No ale wiesz, ale chodzi o to, że przy takiej produkcji to jest, wiesz, tykanie się tego w ogóle to jest sproszenie się o narzekających fanów z jakiegoś tam powodu, nie? Albo z jednego powodu, albo z drugiego. No. Tak go zjebali, ludzie mieli hype na czwórkę, pewnie czwórkę wypuścili. Stasiek, ja na to pytanie muszę odpowiadać ci w jakiś sposób?
Nie, wydawało ci się. Zobaczyłem. Rozpoczynamy zrzut. Wiem, tylko. Dobra, nie was. Nie powinienem mówić, nie wiem, które. W sumie to była moja myśl. Nie wiem, które, ale spojrzę na mapę, więc może być. Okej. Okay. Aha. Nie, dobra. Nie, bo czytałem, bo jest link dodatku do Hearthstone'a i czytałem, co tam piszą. Lecę na lewo, bo na prawo lecą jakieś typy. No, też lecę na lewo. Na lewo też lecą typy. No. Ale chyba ziomek nie jest mistrzem lądowania na spadochronie. No. Mam rakietnicę. Tam jest Maddox. Chcesz amunicję do niego? Nie, ja mam 90 zł. Wykryto potencjalne zmniejszenie strefy. Chyba. O! W budynku u nas jest gościu! Holy shit! Do góry? A, zabiłem. O, kuźwa, drugi! Skąd? Jak? Dlaczego? Więcej słów HS, bo zgłupiałem w pewnym momencie. Przepraszam, ale... Tak, chyba podniosłem. Wow, dwaj osępni, kurwa na... What the fuck? Ja tu w ogóle nie słyszałem ani jednej osoby w tym budynku, nie? Tak sobie... Ja leżę. Oh shit. To nieźle. O mój Boże. No... No to nieźle. No to spoko. Mogłem RPG do pokoju. Mogłem, gdybym miał, wiesz, czas na przemyślenie w ogóle swojej sytuacji życiowej, to bym to zrobił pewnie, ale... Ale no... Nie wiem, co to ma być. Różne te miksy dźwięku. Czy się da z tym zrobić, żeby to było lepiej słychać? Ktoś z was bliska testował te miksy audio w kodzie? No właśnie teraz miałem headphones, ale tak. No, muszę to może skupić bardziej na tych dźwiękach, bo... Prawda, nie miałem zielonego pojęcia, że ktoś oprócz nas jest w tym budynku. A zwłaszcza nie cztery osoby. No ja też, trochę kurde dziwnie. To było. Co kofer? Ważne. Dwa składniki na pizzę. Egzystencjonalne. Bo... Boczek i... Więcej boczku. Nie, nadal wierzę w Diablo 4. Znaczy, też mam nadzieję, ale... Ale patrząc na to realnie i tak obiektywnie i w ogóle, no to nie ma opcji. Hydro? Okej. Prawe czy lewe? Prawe. Bliższe. Ty w ogóle masz w tej grze dwie snajperki, nie? Koszkę i Paladyna.
I teoretycznie Palladyn jest lepszy, tak myślę przynajmniej. No. Ale znajduję na 5 Palladynów jedną koszkę. I nie rozumiem dlaczego tak się dzieje. Just Call of Duty things. No, właśnie gościu zamiast Paladyna przed nami. O, wyśmienicie. O, trafił mnie. Kurwa, naprawdę? No jaja se robisz. Ja pierd... A, ty się wycofałeś. Ja zaskoczyłem, no. Nie wziąłem takiej opcji pod uwagę. Uwaga, wykryto potencjalne zmniejszenie strefy. Doradza cię przejście do zaznaczonej bezpiecznej strefy. Ten na kozaka wszedł. Assassin's Creed Battle Royale? Haha. Beach, please. Haha. Wcale nie byłbym jakoś strasznie zdziwiony, gdyby coś takiego powstało. Też bym nie był zdziwiony, ale litość. Dlaczego mnie wzięło na strzelanki? Nie wiem, bo całe życie grałem w WoWa i stwierdziłem w końcu, że chcę postrzelać do ludzi. Uwaga! Leci strzał zapasów! To granie w WoWa sprawiło, że masz ochotę strzelać do ludzi? No, świetna gra musi być. No cóż. Bez kapi. Cóż mega powiedzieć. Uwaga! Zaraz nastąpi zmniejszenie strefy. Kryć się! Kryć się. Skrzynkę widziałeś. Co? Skrzynkę widziałeś tu, tutaj. Skrzyneczkę? A, już mam to. Okej. Okay. Never mind. Masz to? Ty masz tę moc sobie. To ogłoszą Diablo 5 w przyszłym roku. A, kurde, dzisiaj to ogłoszą Diablo 4 i dodatek od razu. I know it. Muszę kurde tego KN-a spróbować na blisko. No na blisko nie jest aż taki dobry, ale... Co mogę bierzeć na blisko? Średni dystans jest spoko. Znaczy, też daje radę na blisko, no nie jest tak, że jest okropny, nie?
tyle ustawiania, a później zgon. No pewnie tak będzie, wiesz. No. Z drugiej strony lepiej nic nie ogarniać się kwipunku i iść się wywali za zero, bo nawet nie masz z czego strzelać. Czy będę kiedyś grał w Overwatcha? Jak mi zapłacą jakieś dobre pieniądze, to nie widzę przeszkód. Ło, obiad dostałem. Ale imba. Jak ci dobrze w życiu, kurde. A, zabiłeś tą lampę. Wiem. Spodziewamy się dalszych zmniejszeń strefy. Udaj się do oznaczonej bezpiecznej strefy. Kuźwa. A wystarczy mi poparcie ludu? What? No kłada to jeszcze nie wiem o ile wyprzedzać tą snajpą. Na tą odległość ja bym w ogóle nie wyprzedał. Napędzący pojazd? No nie wiem. Przecież to było zaraz obok ciebie. No dalej, może, nie może mi kurwa, milimetr. Uwaga! Zaraz nastąpi zmniejszenie strefy. Kryć się! Gdzie oni są? Nieważne. No. O! Biegną. Teraz biegną, jak jestem na otwartej przestrzeni. Wyzakali. Albo mi się wydawało. Nadlatuje zrzut zapasów.
Stary, raszujesz ich tam z granatem w ręce. No, już zasuwam. Fuck. Uwaga, przewidujemy dalsze zmniejszenia strefy. Przejdź do bezpiecznej strefy. Jak do tego doszło? Do tego, że straciłeś HP? Tak, wiem, postrzelił mi gość. Pewnie uczulenie na ołów, no. No. Jest rzut zapasów. Dziękuję. No, wreszcie. No i nie było dwóch? No wcześniej ich było dwóch, ale już chyba nie. Bo to inni. A, bo inni. Uwaga! Zaraz nastąpi zmniejszenie strefy. Kryć się! Zrób ankietę kilku gier i my wybierzemy, w co będziesz grać. XD. Ale graj w to sam, w to, co tam chcesz. Jaki sens ma ta wiadomość? Nie, nie rozumiem. Dobra. To w końcu wybierają ci widzowie, czy ty? Nie. Za drop. Mi mózg przycięło. Ty, wiatrak płonie. Czyś tam helikopterem wylądował? Czy on płonie? Nie, płonie. Nie, on zawsze płonie chyba. Aha. Ahaha. Okej. Myślałem, że przesadziłem. To ja powiedział, że też mi to przeszło przez myśl. Uwaga! Przewidujemy dalsze zmniejszenia strefy. Przejdź do bezpiecznej strefy. Dziękuję. Zaraz nastąpi zmniejszenie strefy. Poszukajcie schronienia. Słyszałeś tutaj kogoś? Tak.
Witam cię, Gultrak, bardzo serdecznie ciągle subskryberów. Dziękuję za wspieranie kanału 12 miesiąc z rzędu. I to słupkiem jak... drugiego poziomu. To to spoko. A cię załatwił. Ale skampiony gość. Na jakich ustawieniach gram? Z którym mam na wysokim i Antalya mam na średnim, tak to reszta chyba na low, albo off. Mi się wydaje. Co jesz? Obiad. Daj trochę. Tak, widziałem lik. Tłam? Daj trochę. Chodź. Chodź. Zaraz będę. Okej. Mam czuprynę jak wata? Kurde, to smacznego. Chyba musisz być naprawdę głodny, Red Panda. Albo głodna. Blackout. Blackout! Okej, no, przepraszam. Riverton? Marki na obszarze działań. Strzelać bez rozkazu w strefie lądowania. Możecie ruszać. Tam gdzie zawsze? No. No, kodzik jest super, ale jest trudny naprawdę. Serio? A robimy 10 fragów co grę, czy wywalamy się za 1 albo za 0? Oje. Nie wiem, co to ma do rzeczy. Co? Nie wiem, co to ma do rzeczy. Nie rozumiem. Nie wiem, co to ma do rzeczy. No wiem, znaczy usłyszałem, co powiedziałeś, ale nie rozumiem, czemu to powiedziałeś. A, no bo przecież to, że się wywalamy, to znaczy gra jest trudna, tylko że... Trafiasz na ziomka, który akurat cię zabija. Czy nie? Czy to tak nie działa? Okay, ta cisza jest niepokojąca. Nie. Jest, chyba uważa mnie za idiota. Chyba nie chce mi się wchodzić w taką dyskusję. Wykryto potencjalne zmniejszenie strefy. Zalecamy przejście do oznaczonego bezpiecznego obszaru. Widzisz tego ABR-a? Nie.
Po mojej prawej gdzieś są ludzie. Twojej prawej. Nawet i prosto pode mną. Znaczy po prawej też są. To jest cela. Ceglany budynek na piętrze. Pode mną jest gościu chyba. Wiesz? O kurwa. Armoną wbiłem. Uwaga! Zaraz nastąpi zmniejszenie strefy! Kryć się! O kurwa! Jezus, z każdej strony teraz strzelają. Jeszcze od NW dostałem. Kurwa mać. Zabiłeś tam kogoś? Tak. Tak, już jest, widziałem. Działa mi dobrze, no ale kurde, no. Dobra, no. Jeszcze trochę tak będą robić z Fortnite'em, to się to źle skończy. Jak zaczną myśleć, to robić zmiany. Jak zaczną? Zanim zaczną robić zmiany. Bo widziałeś, co wczoraj zrobili, dzisiaj się już wycofali z tego, ale wczoraj rakietnica zadawała 25% obrażeń przez ściany. I granaty, i wszystko. Nie wiem. To wydaje mi się bezsensowne. No to było debilne i bezsensowne. Epic Fortnite robi dokładnie to samo, co zrobili z Paragonem. No, do pewnego stopnia to prawda. Oni się wycofali z tego, a nie forsowali ten nietrafiony patch. Przecież no... Tak samo ludzie narzekają na zombie, tak samo duża część... Znaczy dużo osób odeszło od Fortnite'a na czas przynajmniej, kiedy są te zombie. I to już Epica nie obchodzi za bardzo, nie? Te zombie są debilne. Ja szczerze mówiąc, jak zobaczyłem te zębiaki, to doszedłem do wniosku, że będzie taki burdel na Reddicie i na social media, że w jeden dzień wycofają te zombie, nie? Ale jak widać... Albo mają w dupie, albo ludziom się podobało po prostu, nie? A nie ma ich mniej teraz? No, właśnie tak patrzę, nie ma ich mniej teraz? Wyeliminować wszystkich przeciwników. Nie wiem. Otrzymaliśmy pozwolenie na strzut. Chodź na Array. Podnijcie się i skaczcie. W tym... W late game dzisiaj mi się też zdarzyło, że goniło mnie 15 zamyków, więc... No, nie wiem, czy jest mniej, ale chyba nie. Czasem patrzę, jak grasz, to aż tyle ich nie widzę do pierwszego dnia. Ale może to przypadek albo coś. Cześć Makoej, siemanko. Paragon już nie istnieje, ale chociaż asety dali za darmo. Ale asety bez klienta i bez plików serwerowych nic nie znaczą. Co dali i co, i nic. Nie ma tej gry, już nie będzie. To jest słabe. Nieważne. Uwaga, wykryto potencjalne zmniejszenie strefy. Żyje, ale... Doradza cię przejście do zaznaczonej bezpiecznej strefy.
No, ani razu nie trafiłem. Ej. Był na S, tam w tych takich odkrytych jakby. Jest dalej tutaj. Podchodzę do niego. Na górze jest teraz, wszedł do tego tutaj. Z czego ty, Mati, strzelasz? Ja pierdzielę. WKM mam. Z tej strony. Oszczepiony. Leczę się. Kurwa, ten aim, co ja robię w ogóle? Obiłeś go? No, trochę dostał. Znowu oszczepiony. Czy mam plecy? Wiem. Ten leży. A nie wiem skąd te plecy. O, przede mną jest. Dostał mocno. Gdzie jest? W tym hangarze? W tym pierwszym. Kurwa, ale... Aha. Tylko ty i ja. Próbowałem wcisnąć, ale... Nie wiesz. Poza pistoletem. Dobra, to nie był dobry los. Boże, strzelam jak gówno totalnie. Masakra to jest. Masakra po prostu. A to już na szczęście nigdy nie wymaga, żebym strzelał lepiej. No, ode mnie się chyba wymaga. Żeby odrobinę. Co za żenada. Co tam u mnie? Umieram. Umieram, ale jest spoko. Kolej mi jakiś ten. Bo zabiłem korzonki czy coś. I mam postrzał pleców. Mogę. Tu chodzić, będzie wideo z ceremonii. Skielać się i w ogóle. Spać nie mogę w nocy, bo boli. Starość nie radość, ludziska. Starość nie radość, nie polecam. No pamiętaj, co będzie za 5 lat? Jak ty już narzekasz, chłopie. No. W moim wieku to już będziesz na wózku inwalidzkim jeździł. Znaczy wiesz, no. Za 5 lat już może będę miał, wiesz, cybernetyczny kręgosłup, czy coś, jakieś szczepy i tak dalej, to już może nie będzie tak źle, nie? Mowa. Jeee, bo ziemię. Do grobu. No to dzięki, owcy. Dzięki. Na razie Red Panda, trzyma się. Zinfiltrować, zaatakować i zniszczyć. Gref
4-3. Zbliżam się do strefy zrzutu. Drzwi ładowni otwarte. Jakich outfitów na postać? A, chodzi ci o to, czy nie robię questów na skiny? Nie chce mi się. Jak widzę, ile tam jest roboty z tym, z tą Seraph na przykład. A ten skin Rangera mi się podoba. Fajnie mi się. Fajnie wygląda. A nawet nie wiem, o czym ty gadasz. Tak bywa w tym wieku, Mati. Nie przejmuj się. Dobrze, moja. Uwaga! Wykryto potencjalne zmniejszenie strefy. Doradza się przejście do zaznaczonego bezpiecznego obszaru. Strzela się z kimś? Nie, szukam broni. Ale tak bardzo agresywnie szukam broni. No nie ma żadnej? Strzelał. O kurwa. Drugi z dachu oczywiście. Pomóż. Dojeżdżają mnie. Jakieś info? Ktoś gdzie? Przede mną, 30 ode mnie. Byli. Flesza na mordzie, co mogę kurwa w dupę wsadzić graniu od razu. Wszystko zależy od ciebie. Nie wychodzi dzisiaj. Powiem ci, że po flashbangu to od razu można Alt F4 nacisnąć, więc w sumie. Zmień scenę, bo laguje. Rakietnicy John Devin dzisiaj spaczowali, okay. Już zadają. Już się wycofali z tych zmian. Ale no, trochę przegięcie jest. Trochę przegięcie jest. W sensie, no. Bardziej... W tym momencie to już jest, to już tylko i wyłącznie chodzi o to, że po prostu się boję, co będzie dalej, nie? Co wymyślą jeszcze? Bans time, będę pokazywać, co tam się dzieje. Możesz pokazywać? No. A to jest chyba co roku było tak, że nie można było, nie? Zmieniłeś coś? Znaczy ogólnie to nie możesz, ale niektórzy mogą. O. Trzeba mieć blisko pas, żeby oglądać twojego streama dzisiaj. Łe? Co? Co trzeba mieć? Blisko ticket, coś tam. Żeby oglądać mój stream? No, jak pokazujesz blisko. Ale open ceremony jest dla każdego, nawet bez ludzi bez ticketa. Tak? O, okej. Okay. Aha. To po co jest ticket? Bo wszystko poza tym jest na ticket. O, poza tym idzie sportem. Spacyfikować obszar misji. Okej, okay. Chodź na Ari. Jesteśmy na miejscu. Skaczcie, kiedy będziecie gotowi. Dzięki, owcek. Nie, no to naprawdę podnosi mnie na duchu, nie? Że jeszcze, wiesz, myślałby sobie człowiek, że jeszcze ma coś przed sobą do osiągnięcia, że... To jest spoko. Czy jeszcze jest sens się jakoś rozwijać, czy coś, nie? Dbać o siebie. Nie, to grubi już jest, koniec.
ale nudno. Uzak. The fuck is going on? Uwaga, wykryto potencjalne zmniejszenie strefy. Doradza cię przejście do zaznaczonej bezpiecznej strefy. O, zaraz wracam. Idę po wodę. Jestem. Okej. Jak coś wyjdzie do Diablo, to już nie. Ale z tym zobaczymy. Jeżeli chodzi o Blizzcon, to będę streamował całe opening ceremony, bo to mogę streamować. A coś tam jeszcze mogę, ale to mało istotne. Świetna konstrukcja. A później zobaczymy, co będziemy robić, bo zobaczymy, to pokażę mi, co będzie, nie? Cicho, chat. Don't even. Uwaga, zaraz nastąpi zmniejszenie strefy. Kryć się. No i spokojnie. Kamiennik. Diablo 3 remaster, no. To byłoby dobre. Ma ktoś link do BlizzConu? www.blizzcon.com? To jest strefa demo Diablo 3. No właśnie z tymi strefami demo Diablo jest trochę dziwnie. To się tak kupy nie trzyma za bardzo. Demo area Diablo Demos. A nazwę dodatkowo wiem. Mają pokazać coś, co wpłynie na to, co będzie na streamie po opening ceremonii. Nie rozumiem. Uwaga! Leci zrzut zapasów!
HS cię wysadzi na kładzie. Nie. Może. Póki to żyje. Udało się nie zginąć. Diablo karcianka. Nie zrobią tej... Nie zrobią drugiej karcianki, to bez sensu. No przynajmniej mi się wydaje. Kofer, wiem, widziałem tą mapę i strzelam, że to będzie Diablo 2 Remaster. Serio, nie będzie darmowej transmisji live? No będzie nawet u mnie na kanale. Spodziewamy się dalszych zmniejszeń strefy. Udaj się do oznaczonej bezpiecznej strefy. Jak myślisz, ile prawdy jest w info od PC Gamer? Chyba 100%, tak myślę. Czy liczysz, że ogłoszą coś available now, co będzie na streamie po... Nie, po prostu nie wiem, co ogłoszą i jak to będzie wyglądać, co będzie na panelach, więc nie wiem, co będziemy robić po opening ceremony. Czy wiesz, będzie coś do obczajenia, przeanalizowania, pogadania i tak dalej, czy nie będzie nic? O to mi chodziło, jeżeli to pytanie nawiązuje do tego, co mówiłem. A o której się zaczyna ta ceremonia? 19. Okej. Boże, kursor mi zginął. Czyli 50 pakietów rewers i... ten... i skin. Za ileś tam. Ale to jest fake, dlaczego? To jest ten screen niby z Facebooka sponsorowany, a przecież nie wypuściliby sponsorowanego tego przed zapowiedzią dodatku. Zmniejszenie strefy. Kryć się. Patrzę, jak tak strzelasz, to widzę, dlaczego ten auger jest chujowy. Latach ten skaczony celownik jak kurwa na trampolinie. No, po każdym strzale po prostu nie wiesz, co się dzieje, nie? No. A trzeba kilka wpakować w typa, żeby zabić, więc... No. Oni już poszli? The fuck? Nadlatuje zrzut zapasów! Są już zdjęcie ze strefy Diablo na blisko, nie? Masz linka? No tak, bo oni już tam mogą chodzić, bo jest 9. To media i press mogą chodzić. Jeśli dobrze pamiętam. Mogę mieć. To daj! To miej, to daj! To miej. Gówno, wszystko pozakrywane. Ech.
No nic nie widać. A, więcej tych linków. Więcej zdjęć, na których nic nie widać? Uwaga, no właśnie patrzę. Dalsze zmniejszenia strefy. Przejdź do bezpiecznej strefy. Ty, ale na tym drugim zdjęciu jest inny Diablo niż dotychczasowy. What the fuck? To nie jest Diablo z Diablo 3. Diablo 2. No Diablo na Switch, ale chodzi mi o Diablo. Tak na Switchu wygląda. Serio? Do kogoś postrzelać w ogóle. Biegam i biegam i kuźwa nic się nie dzieje. No bo powinieneś się zabić i powinniśmy lecieć na sobą gierkę. Zaraz nastąpi zmniejszenie strefy. Poszukajcie schronienia. Tak. Przepraszam, Mati, że tego nie zrobiłem. Jestem złym kolegą chyba. Cześć, Łozo. No. Ty umierasz, ja od razu się dobijam. Siema, Łozo. Chyba możemy pograć. Do której Mati w ogóle gramy? No ja to zaraz padam, no bo wiesz, tam blisko, no i do sprawy, nie? O 7 czy wcześniej idziesz? Częściej, no żeby się tam ten pogadać. Aha. Dobra, Łozo, to może nie dziś, wiesz, bo ja też będę, jak Mati pójdzie, to ja też będę kończył. O, fuck, no i elo. No i spoko. Co, skarbuś? Dobrze, zaraz. No, elo, kurwa, mać z tą grą po prostu. Ja pierdolę. Dobra, to co, gramy dalej czy nie? No możemy ostatnią zagrać i ja sobie po tej cokolwiek by się nie stało idę grać w Hearthstone'a. Aha. No chyba, że już nie chcesz, to możemy skończyć. Nie, no jeszcze jedną możemy zagrać. To było zachodź, jak chcesz na jedną. To ten, na Discordzie moim jesteśmy. To weź na któryś głosowy i rzucę do nas. Boże, jak ja pięknie wyglądam, że te statystyki. Hayden Demo Array split into two sections. Diablo blisko, czyli Diablo Unsprite, Diablo 2 Remaster. Ale, znaczy, żeby nie było. Co to jest? Żeby nie było. Chodzi mi o to. To Diablo nie wygląda jak Diablo z trójki. Diablo z trójki wygląda inaczej. Diablo z trójki wygląda tak. Jest chudy i taki patykowaty. To wygląda jak Diablo z dwójki. Uza, jak będziesz to ten, na którykolwiek głosowy wskocz, to cię przerzucę do nas. No serio, że tak gadam o czymś innym. Pokaż, pokaż. A pokaż tego Diablo. Jak ja mam ci wysłać tu wiadomość? Na czat u siebie, ja mam twój czat włączony. A. O, proszę. I to nie jest Diablo ze Switcha, bo przecież na Switchu jest Diablo 3. No to na Switchu chyba jest Diablo 3 dalej, nie? To wygląda bardziej jak Diablo z jedynki. No właśnie, tak próbuję sobie przypomnieć, jak wygląda Diablo z dwójki. Chwila. Z dwójki. Nie no, jak z dwójki. Diablo 1. Diablo z jedynki miał inne rogi. Nie ma. Elo, elo. Elo, mordo. Cześć, siemanko. Ja cię, Łozo, mam. Graliśmy chyba razem, nie? Powinienem cię mieć na liście. Tak, graliśmy ostatnio. Inno hulać. No jest. O Boże, co mi z tym tak robię? No wiem, że Diablo 3 był kobietą. Gdzie można nielegalnie obejrzeć BlizzCon? U Matiego na Twitchu. To nie jest tak, że
3 sekundy po tym, jak skończy się jakiś panel na blisko nie, to już jest 40 uploadów na YouTubie z tego? Prawdopodobnie. Jak ktoś coś pisał, że jest coś zakryte, ale tablet. Facebook. Nexus. A, no, bo to coś tam było w tym pliku z zapowiedziami, że ma być coś na mobilki, nie? Już panowie się odwala. Pliku z zapowiedziami? Checking files i już jestem. Spoko. Jak przez 2 tygodnie pograliście tą gierkę? Zlagowało się, nie zrozumiałem. Ja też. Już, bo przełączało między tymi. Jestem. Pograliście trochę w tą giereczkę przez te 2 tygodnie? No, ja więcej ja w multi tak... chyba grałem niż w Blackout, ale... Okej. Okay. Ja to tak gram, ale wiesz, o 1 w nocy po całym dniu, więc... Średnio wychodzi. Ja to ile bym się nie starał, to i tak gram jak gówno w to, więc tak powoli tracę zapał. Czy mam coś nie tak przy przechwytywaniu gry? Znaczy, jak alt-tabuję, to gra wygląda tak, więc to może to jedynie. No, jak alt-tabuję, to też gasną mi wszystkie ekrany, kuźwa. Ciemność widzę. No mi nie gasną, ja mam jakieś tam, nie wiem, pełne okno w trybie jakimś tam. A tylko mi spadają klatki do pytasu. Czy gra warta swojej ceny? Kod w sensie? No, moim zdaniem tak. To chyba tak top 5 gier, które wyszły w tym roku. No, myślę, że jakby wiesz, multiplayer i ten VR razem, jakby to wszystko w tej cenie nie jest aż takim dramatem. Specjalnie jakby zwłaszcza dla ludzi za granicą, to nie jest jakiś ogromny pieniądz, nie? Dla nas, dla naszego community to jest jednak trochę więcej hajsu. No. A ile to kosztuje w ogóle? No, 200, nie? No, 200, może w sumie. No nie jest mało. Ale nie no, jak dla... Znaczy, ja bym, jakbym nie dostał, to bym kupił. Ja znaczy, też. W sensie, jakby mi teraz kupił, zabrali, no? To bym kupił. Mimo, że jakoś super dużo w to nie gram, to mi się mega podoba. Fortnite mi się znudził, bo budowanie już przerasta moje możliwości w ogóle patrzenia na to i analizowania, co się dzieje. Już nie mówiąc o wykonaniu. Pump usypia, więc... Ja to chodźmy może na turbinę, może będzie spokój. Tragarz 1-1, poruszam się po trasie zrzutu i odlatuję. No ale tak sobie myślę, to co to zdjęcie, co wysyłałeś Mati, to chyba jest z dwójki Diablo. W sensie... No. Nie już pamiętam, znaczy... tam był właśnie taki czerwony mięśniak i tyle, sobie nie miał żadnych cech szczególnych. Wygląda jak zupgrade'owana wersja z dwójki. Czyli w sumie Diablo 2 remastered, nie? To najbardziej prawdopodobne. Kurwa, gdzie ja wylądowałem? What the fuck? Okej, okay, nie dolecę. Ja też, no, to wylądujmy tutaj, tym. Nie? Na tych. To co najbardziej jest prawdopodobne, czyli dwójka remastered, nie? Że tam będzie. No i jeszcze jak są jakieś tablety, no to faktycznie może jakiś mobile, tylko błagam, kurwa, niech to nie będzie Diablo 3 mobilne, bo... Bo nie. Łozo gdzieś tam samotny z tyłu został. O, teraz mnie słychać, tak? No. A, no bo wyłączyłem na Discordzie gadanie i to mi spowodowało, kurde, że nie leciał do przodu dziad. Wylądowałem gdzieś w jakiejś dupie, więc wybaczcie, ale już do was biegnę. Staram się przeżyć ten szalony okres. Sorry. Znaczy, nie sorry, ale to ja jak coś. Granat? To ty? Tak. Myślałem, że mam darta. O ja pierdolę, jak ja jestem daleko od... Nadlatuje zrzut zapasów! No dobra, lecimy.
Jestem, chłopaki, jestem! Jej! Szeregowy Wojciech, melduję się! No i dobra. Ktoś widział prezo? Na remaster Diablo 1, ale... Diablo 1, jak już, to musiałby być remake, a nie remaster, bo ja pierdzielę. No patrzyłem na tą jedynkę, jak Sato grał na streamie. Ta gra jest tak kuźwa... Nie, ona jest po prostu... Na ten czas ona po prostu jest zła. No, ja to mam w ogóle problem. Trudność dosyć dużą z graniem w takie stare gierki. No. Które nie wyglądają już na te czasy i tak dalej, no. Pomimo tego, że je kochałem zawsze i tak dalej, odpalam w tych czasach taki... Nie, ta mechanika w tej jedynce jest, jakby to wyszło jako coś innego, nie nazywając się Diablo, to by dostało 1 na 10 w tych czasach. Mam kepka dwójkę, jeżeli ktoś chce, do luźnego. Ja już mam, dziękuję. Ale jedynka to przecież kupiona była, tak czy siak. On do faktu gdzieś był? Hajs, byłeś na tych łódkach, co tutaj są? Na łódkach byłem, no. Okej. Idę na drugą stronę. Jedynka nie była, znaczy na tamte czasy nie była, ale ona się jakoś nie wyróżniała tak jak dwójka. No dwójka mimo wszystko chyba nieco bardziej kultowa od jedynki. Tak przynajmniej wspominam te czasy. No pewnie. Zdecydowanie dwójeczka. To mamy zombiaki, nie? Wlejemy je? Chcecie tą skrzynkę sobie otworzyć? A co ona dropi w ogóle? No czasem jakąś złotą broń, czasem kewek trójkę. Czy ja to jestem po drugiej stronie tego, więc jak chcecie je lać, to mogę przybiec. No dajcie pleca, no, come on. Jeden plecaczek, no. Jedyny. Nie. Śmiejcie. To gdzie ta skrzynka jest? No tu na ringu. To jeszcze jakieś zębiaki. Gdzieś się muszą wyrosnąć. Gdzieś chodzi jakiś baran. A jest. Jeszcze. O, jest. Polowanie na zombie. Co tam masz? Jest, znalazłem plecak. Rampart, to jest, z tymi, tak? Z wszystkimi dodatkami. No, chcesz go? To wiesz. Rozłożę go tutaj. Tu jest Outlaw, jakby ktoś chciał. O, to ja chętnie. Mega mi się poda ta biorą. Mi też, ale znalazłem SDM-a, to sobie wiem SDM-a. A no, SDM trochę jednak kasa wyżej. Gdzie ten auto? Tutaj, gdzie jestem. Stawię na nim Marka. Podajże na dole. Witam cię, tym bardzo serdecznie moim subskryberów. Dziękuję za wspieranie kanału. Welcome to the family, my friend. Po drugiej stronie rzeki, aż panie. No panie, plecaka szukałem, to się zapuściłem trochę daleko. Życie bez plecaka ciężkie jest. Na dole, na górze? Ciężkie pytania zadajesz. Chyba na dole? Tak myślę? Co to było? Nie wiem. Nie wiem w sumie, o czym mówisz. Tu jest auger jeszcze, jakby ktoś chciał. Dalszych zmniejszeń strefy. Udaj się do oznaczonego bezpiecznego obszaru.
Chyba ja flagę słyszę. Flaga tak poczę. Myślałem, że ktoś biega. Jakbyście znaleźli jakiegoś tego holo albo coś w tym stylu, to byłbym super wdzięczny. Mamy dalej. Co? Czemu otwierane drzwi? Niemożliwe, że tak z daleka od was. Ja nic nie otwieram. Kartę rzuciłem, ale nic nie ma. Idę do was. Siemanko, siemanko wszystkim. A gitarka? Pisa się bardzo spoko. Uwaga, leci zrzut zapasów. Strzały na AW. Słyszałem. Ja mam awareness włączone. Chcecie siedzieć tutaj na razie? Czy co macie zapomnieć? Nie no, możemy iść, możemy iść. Myślałem, że lutujecie jeszcze. Ja co tak biegam, chyba. Ja to trochę mam mało. Kurde, tyle zlutowałem, a tak mało mam. Ja też medików mam mało niestety. Mogę ci bandaże dać 10, jak chcesz. Ach, na razie git 6 mam. Zaraz nastąpi zmniejszenie strefy. Poszukajcie schronienia. Gdzieś tam są na N strzały? Chodźcie tutaj. Powalczymy co może. Chyba w River tam się biją jeszcze po prostu. Tak, dawajcie po strefce, nie? Porobujemy. Albo na farmie. O, dobra. Jest gość. Jest? Mhm, pierdolę 17 daj. Ode mnie. Biegają przy moście. Po naszej stronie już, czy po drugiej stronie rzeki? Po naszej. Znaczy, no tam przy mieście. Widzę go, widzę go. Mogę walić? Możesz. No, oni stał trafiają. Do trafie, ja też to wiem. Dostał po kamienie. Ja dzisiaj nie mam chyba. Jak ja lubię tego outlawa. Jakoś tak mi się nie na dobrze wali. Też idę na blisko maty. Ja nie mam snajper. Ja mam, ale nie mam cela. Najlepszego. Podchodzę do was. Okej. Dobra, jestem, mierzę. Spodziewamy się dalszych zmniejszeń strefy. Udajcie do oznaczonego bezpiecznego obszaru. Czekamy na nich, czy cofamy i poczekamy później? Nie, no chyba trzeba iść. No, trochę daleko mam tą strefę. A, chodźcie. Poczekamy dalej. Trzeba uważać cały czas na tą dupkę. Ty, Bezon. Czy się opłaca kupować tę grę? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Moim zdaniem naprawdę jest spoko. Znaczy, z punktu ekonomicznego to się nie opłaca, bo tracić 200 zł i nie masz 200 zł. Jest tak naprawdę fan na wiele godzin, no i na cały rok dobrej zabawy. A jak nie, jak może i więcej, no. Zobaczymy co oni z tym zrobią, też ciekawe jestem. Będą to ulepszać jakoś, modyfikować ten biliar. To co, high ground i przymierzymy na nich? O ile tam są jeszcze, wydaje mi się, że mogli pójść bokiem całkiem. Łoponie. Sorry, telefon.
WoW Classic, o której odpalają? 19 albo 20. Pod nami strzały? Idę. Widzę ich gdzieś tam. No ja też widzę dosyć daleko. Kierunek dajcie. NW? 300. Walono jeden ode mnie. Ode mnie drugi. Mój padł. Chyba leżą. Kolejny wszyscy. Skład chyba. Drugi skład jest jeszcze, da. 3, 4, 5 jeszcze. Został jeden. Łozo, zaraz cię strefa zacznie gryźć. Dzięki. Spodziewamy się dalszych zmniejszeń strefy. A proszę. Udaj się do oznaczonego bezpiecznego obszaru. Mają sensor darta tutaj. Tak? Mhm. No może wycofamy lekko w lewo, bo oni mają high ground do nas. Podejdą, będziemy w dupie zaraz. Chodźcie, cofnijcie za budynki. Plecy, 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 Mati. O, leżę. No kurde! Zaraz nastąpi zmniejszenie strefy. Poszukajcie schronienia. Kur... Pa. No teraz, Tomek, kurwa. Teraz wojna. Wyjeżdżają. Dojechali. O, dobra, to już Alt F4 od razu. Mego głupota z tymi flashbangami. No ale dobra, ważne nie jest, nie mogę być gorzej. Mogłeś piątę. Dobra, ja to spadam, bo ja tam mam bliskony i Hearthstone. No, ja też uciekam, że miło za grę. No dobra, to dzięki za wielkie chłopaki. Dzięki. Alusia. No. Spadaj częściej, Łozy, a to może się uda zmienić, no, tak, dawaj, że akurat będziemy dawaj, trochę grali. Jak będziesz, no, ja chętnie w tą gierkę popykam więcej. Dobra. Dobra, no ja lecę. Jolo. Pozdrosy. Wizardy zaczynają za 10 minut.